Chcesz wybudować coś, co trochę postoi, co się nie powali. Kiedy mocniej zawieje wiatr, to duże ryzyko, więc nie dziwne, że się boisz. Bierz się do roboty, zamiast ciągle liczyć na fart. Pierwsza sprawa to praca, nie zabawa. I to nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. A droga na szczyt to nie wypad na piknik, to się nastaw na mróz i na błoto po kolana. Kiedy robisz coś, to to rób na sto, bo dookoła byle czego, byle jak jest cała masa, jak jest twoje coś, ma mieć jakość sztos. Wbij to sobie do głowy, bo to pierwsza z trzech zasad. Jeśli inni dają z siebie dużo, ty daj więcej. I to co robisz jest tego warte słowo, bo zrobiłeś to własnymi rękami, włożyłeś serce i dzisiaj możesz za to poręczyć własną głową. To pasja, to serce, to praca, coś więcej, to ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj, czym prędzej, świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Druga zasada to pasja i serce, bo ciężka robota to nawet nie połowa drogi. Jeśli chcesz osiągnąć coś więcej, to albo rób to co kochasz, albo kochaj to co robisz. To nieważne co, bo co by to nie było, czy ci nie uśmiecha się, czy po same uszy szczerzy, to właśnie podejście to będzie twoją siłą i jest nie do przecenienia, jeśli robisz to w co wierzysz. Każdy kto coś osiągnął wie, że to nie było wcale łatwe, chyba że chwilę. I choć pamiętał, że to ciężka praca, to też dawał z siebie więcej niż czas i wysiłek. Jeśli coś ma wzbudzić szacunek i podziw, włóż w to serce i znajdź w tym co robisz smak. I zapamiętaj o co tak naprawdę chodzi, ważne jest to co robisz, ale ważniejsze jak. To pasja, to serce, to praca, coś więcej, to ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj, czym prędzej, świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Życie to loteria, to kraj. Pamiętaj, że po trzecie, chcesz się tym cieszyć przecież. Jak już będziesz na mecie, świętować trzeba z głową. I choćbyś nie wiem co osiągnął, zasilił konto, miał na wyłączność, pamiętaj kto stał za tobą. I kiedy masz swoich ludzi, no to dbaj o nich, żeby umacniać relacje jak między rodziną. Jak ktoś ma zaufanie, twardo jak pień stoi. Jak nie masz bliskich, wszystko się wali jak domino. Trzeba zarabiać jak facet i po to masz tę pracę, żeby robić kasę. Ale tu nie chodzi tylko o to, bo lepiej już ze swoimi zrobić ten gorszy wynik niż zarobić z tymi co cię zepchną jak będziesz wysoko. Jak na kimś możesz polegać, to choćby przyszła bieda, zachowa się jak trzeba, masz swojego człowieka. Nie gadaj, że nie da rady, nie zapomnij pasji, nie zaniedbuj zabawy. To trzy zasady, na co jeszcze czekasz? To pasja, to serce, to praca, coś więcej, to ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj, czym prędzej, świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy na oficjalne losowanie loterii Szczęśliwa 25. Zdrap szczęście z Oninen z okazji 25-lecia działalności firmy w Polsce. W losowaniu będą brali udział pan Bolesław Murdza, dyrektor sprzedaży Omnichannel i marketingu. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I pan mecenas Sebastian Pasek, mecenas z kancelarii prawnej Law Office Pasek w Lach z siedzibą w Warszawie, nadzorującej właściwy przebieg loterii. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Drodzy Państwo, Państwo pozwolą teraz, że przedstawię partnerów loterii. Zaczniemy od partnerów Gold. I partnerzy Bronze, Ferro, Hager, Hitpex, Elkobis, Ingremio, Connex, Banninger i PXF Lightning. To nasi partnerzy. Już za chwilę, drodzy Państwo, piękne, nowoczesne, nowe, przewiązane wstążką, co zresztą już za chwilę
pokażemy. Samochody znajdą swoich nowych właścicieli. Będziemy ich szukać drogą telefoniczną, ale to już za moment. Jedno auto trafi do klienta za zakupy inwestycyjne, obsługiwane przez zespoły handlowe. Drugi, Volkswagen, trafi do klienta, który robił zakupy przez on-shop lub w jednym z 36 oddziałów Oninen Express w całej Polsce, żeby nie być gołosłownym. Panie dyrektorze, piękne maszyny, są emocje, więcej emocji w związku z tym, że 25 lat na polskim rynku, a tu emocji, powiedzmy sobie szczerze, nie brakuje, czy w związku z dzisiejszą jubileuszową loterią? Oczywiście, proszę Państwa, są emocje, ćwierć wieku działalności w Polsce i współpracy z Państwem zobowiązuje, także jest to dla nas bardzo ważny moment, podsumowanie loterii, która trwała pół roku, bawiliśmy się z Państwem, tak świętowaliśmy nasze 25 lat i faktycznie jak planowaliśmy tę loterię, mówi się, że marketing powinien przewidywać pewne trendy, powinien patrzeć w przyszłość. I gdy planowaliśmy loterię, nie było pandemii, ale uznaliśmy, że to będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, kiedy wciągniemy do zabawy naszych wszystkich partnerów, naszych wszystkich klientów, również tych, zarówno tych dużych, jak i tych klientów mniejszych, średnich, żeby się mogli z nami pobawić. Oczywiście moglibyśmy zrobić duży event, spotkać się na jednym ze stadionów, które razem z Państwem częściowo żeśmy budowali wspólnie, ale wiemy, że to byłoby bardzo trudne przedsięwzięcie. Tak, a teraz spotykamy się w takich okolicznościach, które są właściwe dla roku 2020. Rok trudny, wymagający, mimo tego, że jubileusz. Jak Pan to ocenia, jeżeli chodzi o budowlankę ogólnie i o Państwa, o produkty instalatorskie? Rok dla nas trudny i faktycznie mówiąc kolokwialnie, musieliśmy trochę szybciej przebierać nóżkami w tym roku niż w takim standardowym roku, ale z drugiej strony branża budowlana, branża nasza instalacyjna dosyć dobrze znosi dzisiaj nasze otoczenie i to, co się dzieje. Także my też jako organizacja bardzo mocno przygotowaliśmy się wcześniej do zmiany. Zmieniliśmy podejście do rynku, do naszych klientów. Zaczęliśmy wdrażać podejście takie bardzo indywidualne, spersonalizowane. I dzisiaj można powiedzieć, że mamy efekty tego działania. No jesteście też przygotowani do tego, że pandemia jest. No to jesteśmy w siedzibie na każdym kroku. To doskonale widać. Jak Pan ocenia, jaka jest przyszłość na polskim rynku, jeżeli chodzi o te inwestycje indywidualne, ale również przez zamawiającego publicznego? Przed nami dalszy rozwój, ta dynamika się utrzyma? Na pewno pandemia nie pomaga. Także widzimy dzisiaj, że jeżeli chodzi o duże inwestycje, no to jednak inwestorzy się zastanawiają, jak będzie wyglądała przyszłość. Odwlekają w czasie podjęcie decyzji. Także no, tutaj widzimy pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o przyszły rok. Jeśli znowu skupiamy się dzisiaj na średnim i mniejszym naszym kliencie, czyli na naszych partnerach, no to widać, że aktywność przesuwa się dzisiaj właśnie w stronę renowacji, czyli nasi klienci, nasi, no można powiedzieć, konsumenci generalnie przestali korzystać z restauracji, przestali jeździć na urlopy i idą w stronę renowacji, remontów. Wykorzystują ten czas. Wykorzystują, prawda? Ten firmy czas. Firmy również, prawda? Też gdzieś odnawiają swoje wnętrza. Tak, i też no, z kolejnej strony też inwestorzy prywatni potrzebują gdzieś te pieniądze inwestować. Wiemy dzisiaj, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o lokaty bankowe. W związku z tym też inwestują głównie w nieruchomości dzisiaj i myślę, że dlatego ten rynek cały czas utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. Już za chwilę te samochody, które widzieliśmy wszyscy na ekranach, trafią do swoich nowych właścicieli. Czy możemy zapewnić tych, którzy, nie wiem, spóźnili się może z jakiegoś powodu, nie zdążyli załapać się na tą loterię Szczęśliwa 25, że kiedy Państwo będziecie świętować 30 urodziny, czego życzę, 50, będziemy wracać z loteriami, tak? Będą jeszcze szanse na takie nagrody?
Tak, mamy już taką tradycję. Tak hucznie z Państwem obchodziliśmy nasze 20-lecie, wcześniej 15-lecie. Może Państwo pamiętacie, losowaliśmy Mustangi, losowaliśmy Harleje. Dzisiaj podeszliśmy bardzo praktycznie, czyli losujemy samochody, które Państwu się przydadzą do pracy, do takiego codziennego działania. Jak najbardziej, myślę, że już na przyszły rok szykujemy dużo niespodzianek i będziemy cały czas Państwa, myślę, że pozytywnie zaskakiwać. Czyli można powiedzieć, że mamy doświadczenie w loteriach. Tak, mamy doświadczenie, to jest nasza trzecia loteria w takiej skali zorganizowana, także mamy doświadczenie i myślę, że ten koncept będziemy kontynuować, ale oczywiście przy okazji naszych okrągłych rocznic. Drodzy Państwo, to proszę pozwolić, że teraz właśnie przejdziemy już do losowania. No, zrobiło się gorąco, czas losować. Panie dyrektorze, bardzo proszę o wylosowanie pierwszego numeru. Zaczynamy. Okej, okay, dzisiaj ja jestem w roli Marysi. A Państwa prosimy o to, abyście mieli swoje telefony gdzieś blisko. Numerek jeden. Numer jeden. Numer jeden, tak. I kolejny. Mamy numer 0. 0. 0. Zlosujemy dalej. I numer 3. Numer 3, proszę Państwa, jeszcze dwie cyfry. I jeszcze chwilka, jeszcze moment. Jeszcze chwil para i będziemy dzwonić do Państwa. Ponownie 0. Ponownie 0. Dosłownie za moment będziemy już wiedzieć, pod jaki numer dzwonić będziemy. Niskie cyfry dzisiaj losujemy. Jedynka. I ostatnia. Jedynka. Już za chwilę, drodzy Państwo, dojdzie do połączenia. Bardzo prosimy, abyście teraz zachowali czujność, żeby telefon nie był wyciszony, żeby nie odrzucić tego połączenia. Byłoby szkoda. I już za chwilę, drodzy Państwo, dojdzie do połączenia, finałowego połączenia naszej loterii Szczęśliwa 25. Proszę Państwa, i dzwonimy. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Piękne samochody już czekają na dole. Zobaczymy, czy uda nam się połączyć. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Witam bardzo serdecznie. Dzwonię do pana z firmy Oninen. Dzwonię do pana w sprawie loterii, w której... Proszę pana, proszę za pół godzinki. Nie możemy za pół godzinki, proszę pana. Chodzi o główną nagrodę, czyli o samochód. Więc sugerowałbym, żeby pan nie tracił z nami połączenia. Brał pan udział w loterii. Ja muszę tylko zweryfikować i zapytać pana o trzy podstawowe rzeczy. Poproszę o imię i... No, momencik, niech ja wyjdę z spotkania. Dobrze, dobrze. Dobrze, my jesteśmy cierpliwi. Spokojnie, spokojnie. Tak, słucham. Dobrze. Tak. Jeszcze raz powiem, dzwonię z firmy Oninen w sprawie loterii Szczęśliwa 25. Teraz właśnie jesteśmy świadkami losowania głównej nagrody, czyli samochodu Volkswagen Caddy. Proszę powiedzieć nam, jak pan ma na imię i nazwisko. Proszę podać swoje imię i nazwisko. Zdzisław Maciej Sołdon. Dobrze. Proszę teraz podać nazwę firmy, która jest rejestrowana w loterii. Elektrobus spółka z o.o. Łódź, ulica. Zgadza się, zgadza się. Jest pan coraz bliżej wygranej. Czy jest pan uprawniony do reprezentowania firmy, panie Zdzisławie? Tak, prezes firmy. Prezes firmy. Znakomicie. I proszę odpowiedzieć jeszcze na jedno ostatnie pytanie. Czy jest pan zatrudniony w konkurencji firmy Oninen? Przypomnę, że zwycięzca nie może być zatrudniony w konkurencji firmy Oninen. Nic
my tylko się u was zaopatrujemy dużo, ale konkurencji nie prowadzimy żadnej sprzedaży i innych takich rzeczy. Bardzo dobrze, znakomicie patrzę jeszcze teraz w kierunku pana mecenasa. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, panie mecenasie. Jest, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, więc było potwierdzone. Panie Zdzisławie, wszystko potwierdziliśmy i bardzo miło jest mi przekazać panu w ten słoneczny poniedziałek, no przynajmniej w Warszawie, bardzo dobrą informację. Właśnie wygrał pan samochód Volkswagen Caddy Furgon w loterii Szczęśliwa 25 firmy Oninen. Panie Zdzisławie, można się cieszyć, naprawdę. No to już łaj. No widzi pan. Niesamowitego. A pan chciał odrzucić nasze połączenie, także bardzo się cieszymy. Dziękuję. Jest radość. Ja, no właśnie. Na święta. Oddaję teraz jeszcze pana dyrektora sprzedaży, pana Bolesława Murdzę do słuchawki. Dziękuję. Dzień dobry. Bardzo serdecznie panu gratuluję w imieniu zarządu i całej firmy Oninen. Jesteśmy teraz na żywo, nie wiem, czy ma pan świadomość, ale jesteśmy na żywo, także tutaj niczego nie ukrywamy. Jest pan w tej chwili na żywo w telewizji, jesteśmy na Facebooku, można nas oglądać. Także serdeczne gratulacje. Myślę, że to jest świetny, świetny prezent na święta. Mam do pana takich parę pytań. Jak się panu współpracuje z tym Oninenem? Powiem szczerze, bardzo dobrze, tak, że to mówię, my większość rzeczy, które możliwe, to wszystko załatwiamy z Oninenem, tak. Kiedyś pracowaliśmy z kim innym, w tej chwili od ponad już trzeci rok tylko i wyłącznie z wami, tak. I elektrykę, i hydraulikę, wszystko się u was zaopatrujemy. Super, bardzo się cieszę. A z kim pan współpracuje, jeżeli chodzi o naszą firmę? Czy zna pan swoich opiekunów? W 90% robimy markety Jeronimo Martins, Polska, czyli słynne Biedronki. Budujemy, remontujemy inne rzeczy, przebudowujemy. No i dość dużo robimy tak dla budżetówki. Teraz ostatnio Ochotniczą Straż tu robiliśmy remonty, takie rzeczy, nie? Okej, dziękuję. Ja mam takie pytanie, z kim pan ze strony Oninena współpracuje? Czy zna pan swojego opiekuna, czy zna pan osoby, które z ramienia Oninen się państwem opiekują? Proszę pana, najwięcej robimy to, pracujemy z Marcinem Buldeckim. Super, znamy Marcina, znamy i lubimy Marcina. No, a drugi to taki pan Grzegorz, ale nazwiska już panu nie powiem, tak? A który oddział, jeżeli chodzi o Oninena? Łódź Brukowa. Super. Także jeszcze raz gratuluję. Życzę panu na przyszły rok wielu sukcesów. Proszę nas obserwować, bo no, nie damy państwu spokoju również w przyszłym roku. Także będziemy mieli pewnie sporo niespodzianek i będziemy państwa zaskakiwać. Myślę, że będzie kapitalnie. No. Super. Ja myślę, że jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście już poza anteną będziemy się do pana odzywać, żeby dograć formalności. Dobrze. Dziękujemy panie Zdzisławie. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. No właśnie. Brawo Oninen. Brawo pan Zdzisław, bo brawo nasi klienci. Bo chciał pan z nami przerwać połączenie, a przyzna pan, że byłoby szkoda troszkę, prawda? No na pewno bym chyba nie odżałował nigdy. No właśnie, piękny samochód tutaj stoi pod siedzibą. Widziałem, tak jak powiedział pan dyrektor, firma Oninen będzie się z panem kontaktować w sprawie szczegółów, jeżeli chodzi o odbiór tegoż właśnie samochodu. Raz jeszcze gratulacje. Wesołych świąt również dla pana rodziny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również dla wszystkich wesołych świąt. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo panie Zdzisławie. Dziękujemy. To było pierwsze połączenie. Pozwólcie państwo, że troszkę odetchniemy tutaj. Tak, żebyśmy emocje trochę obniżyli. Za chwilę wracamy. To pasja, to serce, to praca, coś więcej, to ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj, czym prędzej, świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Jesteśmy z powrotem. Raz jeszcze serdeczne gratulacje dla pana Zdzisława i taka nauka też płynąca z tego pierwszego telefonu. Proszę państwa, zachowajcie czujność. Proszę w ciągu najbliższych kilkunastu minut nie wymawiać takich słów jak proszę zadzwonić później i odrzucać połączeń. Byłaby szkoda. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo proszę. Losujemy dalej. Losujemy kolejny numer. Drugie auto trafi do klienta, który robił zakupy przez OnShop lub w jednym z 36 oddziałów Oninen Express
w Polsce. Bardzo proszę, pierwsza cyfra. Cyfra 0. 0. Znakomicie, mamy 0. Losujemy dalej. Proszę Państwa, kolejne 0. Kolejne 0. To będzie niski numer. Ale jaka wygrana. Przypomnę, losujemy teraz drugi samochód, Volkswagen Caddy Furgon. 6. Już pan Zdzisław się cieszy z rodziną. Prezent na święta taki otrzymał od firmy Oninen. Zobaczymy, kto będzie następnym szczęśliwcem, może szczęśliwą kobietą, dziewczyną. 1. Jedynka. I ostatni, ostatnia cyfra. Osiem. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I teraz chwilka na sprawdzenie danych, na uzyskanie połączenia. Miejmy nadzieję, że podobnie jak z panem Zdzisławem uda nam się porozmawiać, uda nam się wszystko zweryfikować i drugi pojazd w loterii Szczęśliwa 25 firmy Oninen trafi do swojego nowego właściciela. To dość duży, pakowny samochód, jeżeli chodzi o przewożenie rzeczy, które można kupić w Oninen, to samochód Oninen nadaje się do tego. Tak, idealnie się nadaje do pracy w terenie dla instalatorów, także tym razem właśnie poszliśmy takim trybem, żeby to było narzędzie przydatne do pracy. Ale na wakacje też może się przydać, rower się zmieści, kemping. Dlaczego nie? Dla tych, którzy uprawiają takie sporty, gdzie potrzebują rower wywieźć gdzieś w góry, to jak najbardziej. Czyli samochód wielozadaniowy i kolejne połączenie, proszę Państwa. Jest sygnał. Jest też dobra nuta. Drugi sygnał. No, gdyby Pan dzwonił, Pani wiedziała, Pan wiedział, w jakim celu dzwonimy. To był piąty sygnał, Panie mecenasie. Rozłączyć, tak? Po sygnale nagraj wiadomość. I ponownie wybrać numer. Taki jest regulamin, drodzy Państwo. Będziemy teraz próbować z tym samym numerem, z tym samym klientem firmy Oninen połączyć się ponownie. Podejmujemy 3 takie próby. Spróbujemy jeszcze raz, proszę Państwa. Spróbujemy jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, panowie, co poczuje ta osoba, która obejrzy potem transmisję i usłyszy tą swoją nutę podczas naszej transmisji, że tego telefonu nie odebrała. Będzie żal, ale może za trzecim razem, do 3 razy sztuka, może tym razem się uda. Zostań na linii. The number you are trying to reach is busy. Your call is waiting. W takim... O, dzwonimy, tak. Jest połączenie, drugi sygnał. Po sygnale nagraj wiadomość. Panie mecenasie. Niestety, ponieważ zgodnie z regulaminem podejmujemy 3 próby połączenia się z uczestnikiem w celu weryfikacji, musimy powtórzyć losowanie, więc kule wracają do poszczególnych urn i będziemy powtarzać losowanie. No drodzy Państwo, więc losujemy raz jeszcze dla osoby, która nie odebrała tego połączenia, może to oznaczać stratę, ale ktoś się przecież będzie cieszył z naszego drugiego losowania. Zamieszamy kule. Kule zostały perfekcyjnie pomieszane i teraz losujemy
pierwszą cyfrę. Oglądają Państwo losowanie. Dwa, cyfra dwa. Losowanie loterii, losowanie finałowe. Szczęśliwa 25 firmy Oninen z okazji, jak łatwo się domyślić, 25-lecia firmy na rynku polskim. Trzy. Trzy. Tak, tu mamy sytuację taką, że mamy liczbę przewyższającą ilość zgłoszeń w tym kanale. My mamy zgłoszeń 21 318, a już wylosowaliśmy liczbę co najmniej 23 tysiące. Także musimy powtórzyć jeszcze raz. Losowanie. Kule znowu wracają. Panie dyrektorze, proszę dobrze zamieszać. Tak, zamieszamy. Bardzo dobrze panu idzie. Proszę bardzo. I losujemy. I losujemy. Kolejna szansa. Jeden. Jeden. I teraz kula srebrna. Zero. Zero. Panie mecenasie, mieścimy się teraz. Mieścimy się, znakomicie, tak. O. I proszę Państwa, trzecia cyfra. Dwa. Dwa. I przedostatnia. Zero. Zero. Jeszcze jedna i znów gorąco nam się robi, znów są emocje. Proszę Państwa, już za moment. Dziewięć. Dziewięć. Już za moment będziemy dzwonić do osoby, która być może za chwilę po weryfikacji będzie miała jeszcze jeden samochód w gospodarstwie domowym czy też w firmie. Zobaczymy, drodzy Państwo, teraz jeszcze chwila na wyszukiwanie. I już mamy, i już za chwilę zainicjujemy połączenie. Już pan Zdzisław z Łodzi, tak? Dobrze zapamiętałem? Chyba z Łodzi. Tak się cieszy. A teraz być może do niego dołączy kolejny klient. Proszę Państwa, dzwonimy. Zobaczymy, ile teraz sygnałów do połączenia. Może od razu usłyszymy uczestnika loterii. Tak, słucham. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzwonię do pana z firmy Oninen w związku z loterią Szczęśliwa 25. Jesteśmy teraz, proszę pana, na żywo. Transmitujemy to losowanie z siedziby głównej firmy Oninen w Polsce. Do wygrania jest auto Volkswagen Caddy Furgon. Zanim jednak stwierdzimy, że to pańskie auto, pan pozwoli, że zadam kilka pytań. Proszę powiedzieć, jak ma pan na imię i nazwisko? Sławomir Łukaszewicz. Bingo, to się wszystko zgadza. Nazwa firmy rejestrowana. THU Domino Sławomir Łukaszewicz. Jest, drugie bingo. Proszę pana, czy jest pan upoważniony do reprezentowania firmy? Jestem właścicielem tej firmy. Znakomicie, nie może być lepiej. I jeszcze jedno pytanie. Czy jest pan zatrudniony w konkurencji firmy Oninen? Zatrudniony? Nie, no, jestem właścicielem w jednym tylko miejscu u siebie. Znakomicie, znakomicie, panie mecenasie, wszystko się zgadza. Jeżeli wszystko się zgadza, to bardzo miło mi poinformować pana, panie Sławomirze. Dobrze, czy pomyliłem imiona? Nie, pan tak, Sławomir, dobrze. Panie Sławomirze, bo u mnie też są emocje. Właśnie został pan właścicielem samochodu Volkswagen Caddy Furgon.
Super. Może jeszcze troszkę tej radości. No, święta ja idą. Jestem bardzo szczęśliwy. Dziękuję. My się bardzo cieszymy. Auto jest piękne. Już za chwilę będzie pan mógł podziękować firmie Oninen. Przekazuję słuchawkę panu dyrektorowi sprzedaży Omnichannel i marketingu, panu Bolesławowi Murdzy. Bardzo proszę. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy i gratulujemy panu w imieniu zarządu firmy, w imieniu całej firmy Oninen, takiej wspaniałej wygranej. Proszę mi powiedzieć parę słów, jak wygląda ta współpraca państwa z firmą Oninen. No, z firmą Oninen współpracuję już, znaczy, no nie chciałbym kłamać, ale na pewno ponad 10 lat i, że tak powiem, mam nadzieję, że następne wiele lat będziemy współpracować, bo współpraca układa się dobrze, nawet bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Teraz kolejne pytanie. Z kim pan współpracuje ze strony Oninena? Czy zna pan swojego opiekuna? Znaczy, ze strony Oninena to z oddziałem szczecińskim. Oddział Szczecin, super. Tak. Czy zna pan tam osoby, które pan znaczy, obsługuje? No, teraz moim opiekunem jest pan Szymon Michalak. Super. Super. My bardzo się cieszymy, że pan wygrał. Życzymy oczywiście wielu sukcesów i dalszej współpracy z Oninenem. W przyszłym roku szykujemy dużo niespodzianek, również od tej strony, z jednej strony marketingowej, z drugiej strony od strony takiej serwisu i podejścia do pana jako do klienta. Także gratuluję jeszcze raz w imieniu całej firmy. Bardzo się cieszymy, że pan wziął udział w tej naszej zabawie, świętował z nami 25-lecie firmy Oninen w Polsce. Dużo zdrowia na święta i wszystkiego dobrego na nowy rok od firmy Oninen. Kłaniam się i do usłyszenia. Ja również dziękuję bardzo i życzę również zdrowia i wszystkiego najlepszego w firmie Oninen. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Sławomirze, jest pan jeszcze z nami? Tak. Tak, panie Sławomirze, czy kupił pan choinkę już? To znaczy, nie, no bo tak powiem, ja jestem, że tak powiem, no tym, taki zapalam ekologiem, nie kupuję. Prawdziwych sztuczno mam już od wielu lat. Okej, bo chciałem panu powiedzieć, że tym samochodem przewiózłby pan naprawdę duży okaz, ale skoro idzie pan drogą ekologii, to bardzo dobrze, cieszymy się. Jeszcze raz gratulacje, wszystkiego dobrego dla pana. Taki poniedziałek, panie Sławomirze. Co pan na to? No bardzo miły poniedziałek. Bardzo fajnie. Dziękuję. Teraz będę mówił, że lubię poniedziałki. Bardzo się cieszymy. My też lubimy poniedziałki po tej radości, którą tutaj mamy w siedzibie firmy Oninen, bo zwycięzcy się cieszą. Dziękujemy panu bardzo. Poza anteną zadzwonimy do pana. Właśnie. Zadzwonimy do pana w sprawie przekazania nagrody, także proszę czekać na połączenie z firmą Oninen. Wszystko zostanie wyjaśnione, dopięte na ostatni guzik. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy. Panowie, fantastycznie tak sprawiać tyle radości w poniedziałek, wprawdzie już po południu. Niewielu z nas lubi poniedziałki, ale jak zaczyna się od tego, że człowiek staje się właścicielem nowego samochodu, to może być to lepszy poniedziałek niż inne, prawda? No myślę, że dosyć ciekawie jest być w roli Mikołaja. Oczywiście no to nie jest tylko Mikołaj. Te nagrody i ta zabawa jest dzięki temu, że współpracujemy z naszymi partnerami, z naszymi klientami, że jesteście Państwo z nami codziennie, w tych lepszych momentach, w tych trudniejszych chwilach. Razem się wspieramy. Także myślę, że no, razem jesteśmy tutaj Mikołajami. Ja ze swojej strony gratuluję panu, że obaj nasi rozmówcy znali swoich opiekunów z imienia i nazwiska. To też świadczy o firmie, prawda? Że jest ten kontakt bezpośredni. Klienci mają swoich opiekunów, tak? I oni ich znają doskonale, znają potrzeby, tak? Klientów. Także jak państwo widzicie, nie boimy się tego sprawdzać nawet na żywo i na antenie. I okazało się, że wiedzą. Panie mecenasie, dziękuję również za czuwanie nad sprawnym przebiegiem dzisiejszego losowania. Dziękuję. Ja chciałem potwierdzić, że całe losowanie przebiegło zgodnie z regulaminem i z zasadami, tak, które przewidywał regulamin i decyzja, w oparciu o którą się ta loteria odbywała. Dziękujemy. Dziękuję panom. Bolesław Murdza, dyrektor sprzedaży Omnichannel i marketingu. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Pan Sebastian Pasek, mecenas z kancelarii prawnej Law Office Pasek Wiak. Dziękuję bardzo. I Krzysztof Jomasz. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego na święta. Dużo szczęścia. Jak widać, ten 2020 też ma dla nas jakieś niespodzianki. Także... Tak, proszę państwa, jeszcze na koniec chciałbym wszystkim naszym partnerom i klientom życzyć wszystkiego dobrego. Dużo sukcesów, dużo zdrowia przede wszystkim i dalszej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.
Chcesz wybudować coś, co trochę postoi, co się nie powali. Kiedy mocniej zawieje wiatr, to duże ryzyko, więc nie dziwne, że się boisz. Bierz się do roboty zamiast ciągle liczyć na fart. Pierwsza sprawa to praca, nie zabawa. I to nie jest takie proste, jakby mogło się wydawać. A droga na szczyt to nie wypad na piknik, to się nastaw na mróz i na błoto po kolana. Kiedy robisz coś, to to rób na sto, bo dookoła byle czego, byle jak jest cała masa, jak jest twoje coś, ma mieć jakość sztos. Wbij to sobie do głowy, bo to pierwsza z trzech zasad. Jeśli inni dają z siebie dużo, ty daj więcej. I to co robisz jest tego warte słowo, bo zrobiłeś to własnymi rękami, włożyłeś serce i dzisiaj możesz za to poręczyć własną głową. To pasja, to serce, to praca, coś więcej. To ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, to będzie, ty działaj czym prędzej. Świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Życie to loteria, to kraj. Druga zasada to pasja i serce, bo ciężka robota to nawet nie połowa drogi. Jeśli chcesz osiągnąć coś więcej, to albo rób to co kochasz, albo kochaj to co robisz. To nieważne co, bo co by to nie było, czy ci nie uśmiecha się, czy po same uszy szczerzy, to właśnie podejście to będzie twoją siłą. Mi jest nie do przecenienia, jeśli robisz to w co wierzysz. Każdy kto coś osiągnął wie, że to nie było wcale łatwe, chyba że chwilę. I choć pamiętał, że to ciężka praca, to też dawał z siebie więcej niż czas i wysiłek. Jeśli coś ma wzbudzić szacunek i podziw, włóż w to serce i znajdź w tym co robisz smak. I zapamiętaj o co tak naprawdę chodzi. Ważne jest to co robisz, ale ważniejsze jak. To pasja, to serce, to praca, coś więcej. To ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj czym prędzej. Świat na zakręcie, skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Skoro życie to loteria, to graj. Pamiętaj, że po trzecie chcesz się tym cieszyć przecież. Jak już będziesz na mecie, świętować trzeba z głową. I choćbyś nie wiem co osiągnął, zasilił konto, miał na wyłączność, pamiętaj kto stał za tobą. I kiedy masz swoich ludzi, no to dbaj o nich, żeby umacniać relacje jak między rodziną. Jak ktoś ma zaufanie, twardo jak pień stoi. Jak nie masz bliskich, wszystko się wali jak domino. Trzeba zarabiać jak facet i po to masz tę pracę, żeby robić kasę. Ale tu nie chodzi tylko o to, bo lepiej już ze swoimi zrobić ten gorszy wynik niż zarobić z tymi co cię zepchną jak będziesz wysoko. Jak na kimś możesz polegać, to choćby przyszła bieda, zachowa się jak trzeba, masz swojego człowieka. Nie gadaj, że nie da rady, nie zapomnij pasji, nie zaniedbuj zabawy. To trzy zasady, na co jeszcze czekasz? To pasja, to serce, to praca, coś więcej. To ludzie i marzenia, nie tylko hajs, hajs, hajs. To będzie, ty działaj czym prędzej. Świat na zakręcie.